Cześć wszystkim, ja jestem Ola, witam Was bardzo serdecznie na kanale Uwaga Gotuję. Dzisiaj po raz drugi będę testowała przepisy z tej oto książki kucharskiej. Jej autorem jest lekarz dr Michael Greger, a tytuł tej książki nosi nazwę Jak się nie odchudzać. W ostatnim filmiku poświęciłam trochę więcej czasu, żeby powiedzieć o tym, kim jest autor, czym się zajmuje. Dzisiaj to skrócę, powiem tylko, że propaguje dietę roślinną i ma wiele osiągnięć w dziedzinie żywienia i zdrowia. Myślę, że jest to mądry gość, którego warto posłuchać, a te przepisy aż kipią zdrowiem. Ostatnio robiliśmy zupę, dzisiaj ponownie zupę, ale zupełnie inną. Będzie to, słuchajcie, imbirowa zupa marchewkowa. Z definicji tutaj te przepisy mają wydłużać nasze życie, więc można śmiało powiedzieć, że jest to przepis na zupę wydłużającą życie. Myślę, że słuchając się regularnie wskazówek i jedząc dania z przepisu doktora Michaela Gregera, z pewnością przedłużymy nasze życie. Ja zamierzam to praktykować i do swojego codziennego menu włączyć jego przepisy. Jakich produktów potrzebujemy do przygotowania marchewkowej zupy z imbirem? Mówię już teraz. Potrzebujemy jednej małej żółtej cebuli, dwa posiekane ząbki czosnku, 1,5 kg marchewki pokrojonej w plasterki, jedno pokrojone jabłko bez gniazd nasiennych, dwie łyżeczki świeżo startego imbiru, 1/4 łyżeczki mielonego pieprzu, 1 litr warzywnego bulionu, 1 łyżkę białej pasty miso. Udało mi się ją finalnie kupić. W tej książce kucharskiej w większości przepisów ta pasta będzie potrzebna, więc warto się w nią wyposażyć. Kupując, zwracajcie uwagę na skład, bo oczywiście jak ze wszystkim można kupić wszystko z różnym składem. 1 łyżka octu jabłkowego. I na koniec do posypania zupy ja mam czarny sezam, ale można użyć pietruszki, białego sezamu, czarnuszki, słonecznika, co kto lubi. Co tutaj dr Michael pisze na temat tej zupy? W tej sycącej zupie świeży imbir doskonale komponuje się ze smakiem marchewki. Można ją jeść na ciepło, na gorąco lub schłodzoną. Masz ochotę na odrobinę szaleństwa? Jeśli chcesz trochę podkręcić smak zupy, dodaj łyżeczkę lub więcej ulubionego curry w formie pasty lub proszku. Coś mi w sercu mówi, że to może być udane połączenie. Mam fajną przyprawę curry i być może zdecyduję się ją dodać. Co my mamy konkretnie zrobić? Zabieramy się za gotowanie. Podgrzej 1/4 szklanki wody w dużym garnku na średnim ogniu. Dodaj cebulę i gotuj aż zmięknie, mieszając od czasu do czasu, około 5 minut. Dodaj czosnek i marchew i gotuj jeszcze przez 5 minut, mieszając od czasu do czasu. Dodaj jabłko, imbir, czarny pieprz, bulion warzywny i wymieszaj. Ok. Do dużego garnka wlewam 1/4 szklankę wody i ją podgrzewam przed wrzuceniem cebuli. Leci para, więc woda się podgrzała. Dodaję cebulę i mamy ją gotować przez 5 minut, aż lekko zmięknie. Mieszamy od czasu do czasu. 5 minut minęło, dodajemy czosnek i marchew. Marchewki jest sporo. I druga część, naprawdę dużo marchewki. Mamy to gotować przez 5 minut. Marchewka się podgotowuje, a ja mam taką ciekawostkę, która nie wiem, czy Waszą uwagę też zwróciła. Jeśli oglądaliście poprzedni film, to być może też zauważyliście, że w tej książce autor do podsmażania cebuli, czosnku na samym początku nie używa żadnego tłuszczu. Robi to na wodzie i przecież to też wychodzi. Ta cebula jest zeszklona i nie ma potrzeby dodawania tego tłuszczu. Ciekawe. I jeszcze co zwróciło moją uwagę, to to, że
bardzo mało przypraw pojawia się w tych przepisach. Najczęściej używa autor białej pasty miso, to naprawdę w wielu przepisach się pojawia, i pieprzu. Bardzo mało tutaj soli, jak nie w ogóle. I w sumie tak przywykliśmy do tego, żeby sypać tych przypraw dużo, żeby wszystko, żeby było smaczne, to musi być przyprawione. No a niekoniecznie. Na przykład ta ostatnia zupa, którą robiłam w pierwszym odcinku z tej książki, była naprawdę pełnią smaku, niczego tam nie brakowało, żadnej soli. Może, żeby naprawdę poczuć prawdziwy smak warzyw, nie trzeba tyle dodawać przypraw. To jest taka myśl, z którą Was zostawiam i siebie również, że te warzywa same w sobie naprawdę są pełnią smaku. Co myślicie o tym? 5 minut minęło. Dodajemy jabłko. Ja dodaję w takich całościach, nie kroję tego drobniej, bo i tak będziemy to później blendować. Dodajemy imbir i wlewamy bulion warzywny. Mieszamy, żeby ten imbir i te jabłka wmieszać w inne składniki. Teraz tutaj w dalszym kroku mamy obniżyć temperaturę. Ja robię na taki średni ogień. Mamy zupę przykryć i gotować, aż marchewka będzie miękka, pod przykryciem właśnie przez około pół godziny. Pół godziny już minęło. Czy marchewka jest miękka? Sprawdźmy to. Tak, marchewka jest mięciutka i łatwo ją wbić na widelec. Idziemy dalej w takim razie. Teraz będziemy rozrabiać pastę miso. Mamy trochę gorącego bulionu odłożyć do osobnej miseczki. Tak odrobinkę. Do tego gorącego bulionu dodajemy jedną łyżkę białej pasty miso. Dodajemy również jedną łyżkę octu jabłkowego, odrobinkę czarnego pieprzu i mieszamy, aż pasta miso rozpuści się w ciepłym bulionie. Pasta miso już się rozpuściła. Teraz to, co nam powstało z mieszanki tych składników, dolewamy do reszty składników w garnku. Wlewamy. Mieszamy. I przechodzimy do kolejnego punktu, a ten punkt polega na tym, że mamy to wszystko blenderem zblendować na gładki krem, później spróbować i ewentualnie doprawić i dodać to wcześniej wspomniane curry. Ja blender mam już przygotowany, będę to wszystko blendowała w garnku, przygotowałam sobie jeszcze taką szmatkę, żeby nie pochlapać dookoła i działamy. Blendowana zupa, powstał taki gęsty krem. Ja mam blender ręczny, więc on nigdy nie będzie tak idealny jak na przykład blender kielichowy, więc jak masz kielichowy, to lepiej dla Ciebie. Sprawdźmy, jak zupa smakuje, czy coś potrzeba i czy dodajemy curry. Bardzo dobra. Mogłaby w zasadzie już tak zostać, ale to curry za bardzo mnie kusi i wydaje mi się, że jeszcze fajniej podkręci tą zupę. Jest na pewno bardzo sycąca. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie chce tak gęstej zupy, to bez problemu można dodać więcej bulionu albo wody. Natomiast mi taki fajny krem odpowiada. Dodaję taką małą łyżeczkę curry. Mieszamy. O, to już zaczęło pachnieć jeszcze lepiej. Myślę, że na drugi dzień spokojnie będzie można dodać do niej wody, ją trochę rozrzedzić, ale dzisiaj chciałabym spróbować właśnie takiej gęstej zupy krem. Czy teraz smakuje lepiej? Sprawdźmy. Myślę, że lepiej, trochę tak orientalnie. No to co, nakładamy i próbujemy. Jaki piękny jest ten kolor i ten czarny sezam, naprawdę to wygląda ślicznie. Pierwsza łyżka. Naprawdę, naprawdę bardzo smaczne.
Jeżeli ktoś lubi takie zupy krem, wiem, że jest dużo osób, których ta konsystencja zniechęca. Mnie absolutnie. Bardzo lubię takie jedzonko. Ciężko mi powiedzieć, czy bardziej smakuje mi ta zupa, czy ta z pierwszego przepisu. Obie są przepyszne i są zupełnie różne, ale to, co je łączy, to to, że są bardzo lekkie, bardzo zdrowe i mają w sobie naprawdę full witamin, błonnika i wszystkiego, co dla zdrowia najlepsze. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy film, że byliście do końca. Jeżeli podobał Ci się film, daj mi o tym koniecznie znać za pomocą komentarza czy łapki w górę albo subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. Jeśli czujesz się wystarczająco zainspirowany, żeby przygotować tę zupę, to życzę Ci smacznego. Dzięki wielkie. Cześć!